Ciekawe zapytanie internautki. Ileż to trzeba chorować do zasiłku rehabilitacyjnego? Witam bardzo serdecznie. Od lipca 2011 mam własną działalność. Natomiast od 10 stycznia 2012 zacząłem chorować i miałem zwolnienie do 15 stycznia bieżącego roku. Od 18 stycznia jest kontynuacja do 9 kwietnia 2012. Zwolnienia były wystawione co 2 tygodnie i mam pytania do pana doktora, no, czyli mnie. Czy leczenie na astmę i depresję można dalej kontynuować? No i starać się później o zasiłek rehabilitacyjny. Jak długo mogę jeszcze chorować? Lekarz rodzinny mówił mi, że mogę chorować do 3 miesięcy. Rozumiem, że to te 3 miesiące to chodzi o... Czyli choroba na razie była przez 3 miesiące i może chorować do 3 miesięcy następnych, czyli do 6 miesięcy. Czy to prawda? I co potrzebuję do zasiłku rehabilitacyjnego? I czy od wszystkich lekarzy, co się leczę, potrzebuję zaświadczenia o swoim stanie zdrowia? Dziękuję za uwagę. No, lekarz rodzinny ma w sumie rację. Trzeba policzyć te wszystkie zwolnienia, cudzamen do kupy. I raczej będzie to maksymalnie 182 dni wszystkich zwolnień, no chociaż teoretycznie choroby były różne, tam astma, depresja, ale z doświadczenia wiem, że ZUS to łączy i jak się zbierze tych 182 dni zwolnień, to po 4 miesiącu, czyli gdzieś końcem kwietnia, od początku roku, od początku choroby, należy składać wniosek o to świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli chodzi o dokumentację, no im więcej dokumentacji medycznej, no tym łatwiej ZUS podejmie decyzję, przynajmniej w teorii, o przyznaniu tego zasiłku, no chociaż może nie przyznać. Także do czego zachęcam? Nie przegapić terminu, bo jak się złoży to świadczenie, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne już w 6 miesiącu, ZUS nie ma czasu, denerwujemy się, no przychodzi negat, no i co tu, z czego tu żyć, prawda? Oczywiście dokumentacja, cudzamen do kupy i zbieramy. Natomiast jeżeli interesują Cię podobne zapytania, no cóż, tradycyjnie mogę Cię tylko zaprosić na moją stronę internetową www.zwolnienielekarskie.pl. Tradycyjnie też mile widziane komentarze pod tym filmikiem na kanale Lekarz Medycyny Pracy.